To wielki dzień dla Slaba, 12-letniego pupila kierowniczki schroniska Gabi. Przejdzie dziś operację usunięcia guza. Po zbadaniu narośli, Kylie zdecydowała o jej wycięciu. Wygląda paskudnie. Ropieje i krwawi, więc wdają się infekcje. Gemma ma nadzieję, że tym razem Slab nie popisze się tak jak ostatnio. Nie dość, że puszczał bąki w trakcie badania. Śmierdziel. To jeszcze zakrwawił parking. Jedna z wolontariuszek musiała po nim posprzątać. Żarty pomagają Gemmie złagodzić niepokój o psa, który cierpi na epilepsję, stany lękowe i demencję. To wrażliwy psiak. Trochę się z niego śmieję, ale bardzo o niego dbam. Na szczęście Kylie dobrze zna sytuację. Rok temu usunęłam guz z jego karku. Wszystko poszło sprawnie, ale kilka dni później pies obudził się zdezorientowany w środku nocy. Martwimy się o to, jak pójdzie tym razem. Aby ułatwić mu rekonwalescencję, Kylie użyje innego środka znieczulającego. Zmienimy taktykę. Tak będzie dobrze. Od ostatniej wizyty guz się nie powiększył. Kylie nie wie jednak, z czym ma do czynienia. To może być niezłośliwa cysta albo rak. Niektóre udaje się po prostu wyciąć i zakończyć temat, ale inne dają przerzuty do całego organizmu. Właśnie dlatego przydałoby się badanie histopatologiczne. Ale Gemma postanowiła z niego zrezygnować. Slab ma 12 lat. To sporo jak na Stafforda. Nie da się go już leczyć. Dlatego zrezygnuję z badania. Nie interesuje mnie, co to jest. Zależy mi tylko na tym, by żyło mu się wygodnie.